Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam pokazać pyszne, oczywiście jak zawsze pyszne danie, na które trzeba nie czekać prawie cały rok. To będzie chłodnik z botwiny, to znaczy z górnych części buraka. Chociaż dzisiaj ja Wam powiem, że zrobię również kawałek dam jeszcze całego buraka. Pokroję i to jest to danie, które ja chciałabym Wam dzisiaj pokazać. Umyłam już tutaj liście, łodygi z tej właśnie botwiny, z tych buraków. Tą górną część, to się nazywa właśnie botwina, dla tych, co jeszcze nigdy nie robili. Te łodygi kroimy bardzo drobniutko, około pół centymetra, jak można najdrobniej. Będziemy zaraz gotować. Miałam tej botwiny tutaj pół kilograma. Sobie odważyłam. A więc te górne rzeczy, te górne części kroimy wszystkie na około pół centymetra. To wszystko zalejemy wodą, około pół litra. Jeżeli macie ochotę, czy widzicie, że więcej osób będzie siedziało na obiadku, będzie, to możemy dać około litra wody. To wszystko wrzucamy do garnka. I teraz kroimy te liście, również drobniutko. Tak robimy z tą całą botwiną. I tyle nam już tego wyszło. Z pół kilograma botwiny. Z buraczkiem razem. I teraz tak. Ja to gotuję razem ze szczypiorem. Tu mam troszeczkę pory. To gotuję razem. I do tego daję tych warzyw, które Wam pokazałam już na kanale. Dzisiaj dokupiłam pietruszkę, pokroję, włożę do tego również do tych pojemników, które schowałam do zamrażarki. Można też dać osobno do zamrażarki. Możemy sobie zaznaczyć takim papierkiem, napisać datę i co jest, wtedy Wam będzie bardziej praktyczne. I teraz to wszystko zalewamy pół litrem wody. Możemy dać jeszcze z 200. Więc mamy 700. Te reszta składników, co tutaj mam, dam na koniec wszystko już poszatkowane, jak to będzie ugotowane i przestygnięte. Daję tego lubczyka z selerem, ponieważ tu będzie fajny smak. Gdybym dała to do już ugotowanego, gotowego, to może by było za ostre. A tak tu mi się nagotuje już fajny smak. Tutaj mam jeszcze 2 ząbki czosnku, przekrojone. Damy w całości, później po ugotowaniu możemy wyjąć. I dajemy już do gotowania. I dajemy troszeczkę cukru. I troszeczkę soli. Do tego troszeczkę pieprzymy. Kolorowym pieprzem, około łyżeczki i czarnego, z pół łyżeczki kolorowego i z pół łyżeczki takiego. Oczywiście u mnie nie może zabraknąć pieprzu ziołowego. Również pieprzu ziołowego płaska łyżeczka. Jeżeli wiemy, że robimy botwinę, że robimy ten chłodnik, a chłodnik najlepiej smakuje z ziemniakami, z jajkiem, a więc musimy sobie już wcześniej najlepiej ugotować jajka, czy w międzyczasie, i ugotować ziemniaki. Ja tutaj mam młode, one już się gotują, nastawiłam jako pierwsze. Tutaj mam boczek, usmażyłam również niedawno
I troszeczkę dałam cebuli. A więc zaczyna się już gotować. To, co ja jeszcze daję, to jest pół kostki rosołowej. Mogłam dać do tej wody rozpuścić, ale wrzucę i również będzie miało inny smak. Jeśli ktoś nie lubi albo nie chce dawać, to proszę nie dawać. Ale tak jak ja robię, naprawdę jest bardzo, bardzo smaczne. Zmniejszę teraz o połowę i niech on się tak dusi około 10 minut. A więc spróbujemy to teraz, jak to smakuje. Tak to już wygląda. Dość dobrze smakuje, dobrze przyprawione już jest. I teraz na koniec jeszcze włączymy na momencik. Ja dam z pół cytryny soku. Z pół cytryny. Spróbujemy jeszcze raz. Już jest dość kwaśne. Można tak zostawić, ponieważ jeżeli by pierwszy raz jadły dzieci, będzie za kwaśne, mogą nie chcieć jeść tej zupy. Dlatego proszę uważać, pół soku z cytryny proszę dać, to będzie około 2 łyżek soku. Nie więcej. A więc najpierw go schładzamy teraz. I teraz w międzyczasie co robimy? Szatkujemy teraz te ogórki. Oczywiście proszę umyć. Odkroimy może na dekorację 2-3 plasterki. Na tym grubym sicie szatkujemy. Oczywiście 2-3 ogórki. Taka zupa, powiem Wam, nie jest najtańsza, ale naprawdę smaczna. Także polecam, zwłaszcza dla tych, którzy mają ogród, którzy mają właśnie takie warzywa. Polecam bardzo. I teraz szatkujemy rzodkiewkę. Rzodkiewki też zależy jakie wielkości. Około 150 gram rzodkiewek trzeba mieć. I teraz przechodzimy do krojenia. Tu mamy kopru. Będzie około 2 łyżki. 2-3 łyżki kopru musicie mieć. Bo ten koper to tak jak magi w zupie albo lubczyk w zupie daje po prostu taki dodatkowy, uzupełniający, można powiedzieć, aromat i smak do każdego dania, można powiedzieć. Jeżeli ktoś nie ma tam zastrzeżeń, czy nie ma problemów z koperkiem. Koperek, również ogórek świeży, da tej zupie naprawdę super aromat. Zostawię troszeczkę na posypanie pietruszkę. Postroimy. Koperek poszedł, szczypiorek poszedł do środka. Ja już tutaj odcedziłam. Proszę zobaczyć. Bardzo czerwone, dosyć czerwone. Jeżeli lubicie bardzo czosnkowe, to proszę wycisnąć jeszcze malutki ząbek czosnku tutaj wrzucić do środka. I wyciskamy. I możemy tutaj wrzucić do tego gorąca tu i wymieszać to jeszcze. To jest ten gotowany, wyciągniemy jeszcze jeden. I teraz przechodzimy już do, można powiedzieć, doprawiania. A więc maślanka, kefir, również 250. Mam mój jogurt z własnej produkcji, ale możecie kupić. Z 400 gram jogurtu, ale te 2-3 łyżki to będzie około 100 gram kwaśnej śmietany. Mieszamy to dobrze. A więc wrzucamy teraz te warzywa surowe. Mieszamy. Na koniec wlewamy ten rosół, ten sos. I tak to już wygląda. Pachnie pięknie i wierzcie mi, będzie smakowało. Tyle, że musimy to doprawić teraz. Troszeczkę soli.
cytryny jeszcze troszeczkę. A więc jeszcze z łyżka soku z cytryny. I bym dała jeszcze troszeczkę pieprzu. On musi być właśnie smaczny. Dałam śmietanę, dałam dużo mleka. Wchłonęło jednak sól. Jeszcze. Bo jeżeli zrobicie tak super zupę fajną i się tyle nastaracie i tyle fajnych produktów, a będzie miała za mało soli, nie będzie smaczna, naprawdę, wierzcie mi. A więc solą proszę po troszkę dosypywać, żeby ten smak soli na koniec był taki naprawdę fajny. Gdyby było za słone, wtedy proszę dolać troszeczkę kefiru, jogurtu, śmietany, czegokolwiek. Nie ma problemu. Tutaj mam ziemniaki młode. Oczywiście one są skrobane, nie obierane. I po nich poleję tym boczkiem z cebulką. Jeżeli ktoś woli tylko cebulkę, to proszę tylko cebulkę. Jeżeli ktoś chce tylko z tłuszczem albo z masłem, nie ma problemu. Zaczynamy nalewać. A więc z tej zupy, proszę zobaczyć, ile tego wyszło. Naprawdę na 4 osoby spokojnie. Mamy jajka do tego obiadu, żeby był treściwy bardziej. Dajemy 2-3 połówki. Sypiemy troszeczkę zielonym, co mamy tam pod ręką. Możemy położyć tutaj jeszcze kawałeczek rzodkiewki dla tych na przykład, co jeszcze nie jedli, że wiedzieli, co ich czeka. I 2-3 plasterki, na przykład ogórka. To jest moja opcja na zupkę taką właśnie, ten chłodnik na lato. Zapraszam do zrobienia. Bardzo fajnie smakuje, pięknie pachnie i mam nadzieję, że do zobaczenia znowu w moim kanale. Dziękuję bardzo i do widzenia.